SMK Lubin ma za sobą pierwszy mecz koszykówki w trzeciej lidze na własnym parkiecie. Lubińscy koszykarze gościli zawodników z KSW Spartaku z Jelenia Góra. Sobotnie spotkanie zakończyło się minimalną porażką SMK 69-73. Był to drugi mecz naszego zespołu w ramach ligi. Rozgrywki potrwają do marca. W porównaniu z pierwszym meczem to jest kolosalny postęp, dlatego że tam w kątach wrocławskich była dosyć duża porażka, a tutaj kilkoma punktami, więc możemy powiedzieć, że jest duży postęp. Szczęściem by było, gdybyśmy zwyciężyli pierwszy mecz na swoim parkiecie. W zespole SMK jest wielu pracowników KGHM. Koszykówka w Lubinie zaistniała na szerszą skalę właśnie dzięki nim. Zaczynali od grania na osiedlowych boiskach, potem stworzyli klub, aż w końcu zgłosili drużynę do rozgrywek ligowych. Prowadziliśmy cały mecz, nie udało się w końcówce doprowadzić do ostatecznego sukcesu, ale po pierwszym meczu, który przegraliśmy w kątach wrocławskich, ponad 30 punktami jest już postęp. Treningi dają rezultat i myślę, że to idzie wszystko w dobrą stronę. Działania SMK Lubin nie kończą się na zaistnieniu w trzeciej lidze. Od ubiegłego roku funkcjonuje w Lubinie Akademia Koszykówki. Zawodnicy, którzy tam trenują, mogą w przyszłości zasilić szeregi zespołu ligowego. Klub rozpoczyna drugi nabór do Akademii Koszykówki i zaprasza wszystkich chętnych. 16 października w środę o 18 w Zespole Szkół nr 2 na Szpakowej, na ulicy Szpakowej. Chcemy rozpocząć drugą edycję Akademii Koszykówki, tak nazywamy tą naszą szkółkę, tak szumnie troszeczkę, ale chcemy przyciągnąć dzieci i młodzież szkolną do tego, aby trenowały od najmniejszych, od najmłodszych lat. Zespół SMK Lubin rozegra kolejne spotkanie ligowe na wyjeździe. Następny mecz odbędzie się 19 października. Lubinianie zagrają z KKS Siechnica.